Super pawian z łasiczką. A, jak dobrze jest być bogatym, prawda, pawian? Ty bardzo słusznie mówisz, przyjacielu pawian. Pawian mieć lokaja i w ogóle. Ej, lokaju, pawian czegoś sobie życzyć. Do usług proszę super pawiana najwspanialszego. Pawian chcieć zjeść banana, lokaju pawian. Tak jest, ty bogata małpo. Teraz zjedz banana za pawian. Dziękuję ci. Pawian mieć szmal. Pawian móc innym kazać coś zrobić dla pawian. Bardzo sprytnie, mój druhu. O, mój słodki skotki. Patrz, pawian, to jest sygnał. Ktoś potrzebuje pomocy super pawiana. Natychmiast ruszaj na odsiecz. Ty jeden pokonasz złotego świata. Uratujesz ludzkość i zwyciężysz bandytów. Bo cóż to dla ciebie najdzielniejszy z dzielnych? A ja ci pomogę, albo nie jestem łasicą. Ty mówić do pawian? No chodź! Szybko, do pawianocykla! Że co? Pawian też chce pojeździć. Czy ktoś zrobić ciemno? To być bandyci! Super pawian ich powstrzymać chcieć! Daj spokój, przyjacielu. Tu jeszcze nie ma przestępców. Co ty wyprawiasz? Nie jesteś policjantem, tylko super pawianem. Pawian przecież wiedzieć. Pawian lubić robić. Policja. O, super pawianie i łasiczko. Straszliwy bandyta szaleje w mieście. To jakiś maniak kradnący spodnie. Ludzie chodzą po ulicach, nosząc tylko beczki. Okropne, prawda? Nie zdrapał, że to niewygodne. Ale pomyślcie o drzazgach. Są takie miejsca, w które drzazgi nie powinny wchodzić. Coś okropnego, panie komisarzu. Kto mógł się dopuścić czegoś tak niskiego? Nie ma powodu, żeby od razu obrażać złodzieja. Ale ta sytuacja jest bardzo groźna i trzeba coś zrobić natychmiast! Co ty na to? Ty pytać się mnie? Chodź, super pawianie. Co tu się dziać? Papa. Już po kłopotach. Co ty robić? Pomagam ci zrobić pułapkę. Wetknij patyk pod skrzynię. Bardzo dobrze, przyjacielu. Ej, super pawian jest dobry. To bohater. Podnieś sznur, super pawianie. Ten sznur? Tak, świetnie. Pułapka. Super pułapka, super pawianie, super pawian jest świetny. Jest w ogóle super. Ciekawe, kim naprawdę jest. Tak, wiem, że te pochwały należą się mnie, ale jako dobry przyjaciel pozwolę, żeby to super pawian zbierał laury, a ja w tym czasie zostanę w cieniu, bo w końcu jam łasica, kumpel super pawiana. Ej, przymknij się, łasica, co? Pawian cię musi skoncentrować. Super pawianie, pociągnij sznur. Nie ma złodzieja ani spodni. Chodź, super pawianie. Tak, ja już pędzić. Po co walnąłeś w ten mur? Wyskoczyć mi znienacka, wcześniej go nie być. Więcej nie prowadzisz. Patrz, pawianie, znalazłeś ślad. Wiesz, co to znaczy? Nie mieć bladego pojęcia. Chodź za mną. Ślad się urywa przed grupą tych ludzi w beczkach. A teraz rozejść się.
Aha! Patrz, super pawianie, udało ci się znaleźć złodzieja. Co? Gdzie? O co chodzi? O tam! Złapany na gorącym uczynku. Złapałeś przestępcę! Pamiętaj, łasico. Dobry przyjaciel pozwala, żeby to superbohater zebrał oklaski, nawet jeżeli mu się nie należą. Ha! Pawian za chwilę zerwać ci maskę, żeby pokazać, kto ty być! Kto ty być? Pawian zaraz sprawdzić, kim złodziej spodni być. To przecież sam komisarz. To nie jestem ja. Patrzcie, zdejmę tę maskę. Moja twarz! Twarz sobie zdjąłem! Taki żarcik. No dobra, to faktycznie ja. Co z tego? Dlaczego skradłeś tyle spodni? No więc ja. To był wypadek. To być dobry powód dla pawian. Coś ty. Złodziej spodni móc odejść wolny. O, dziękuję, bracie. Jak ja cię kochać. No to pa. Znów sygnał. Mój przyjacielu, ktoś potrzebuje pomocy. Fałszywy alarm. Czemu ja muszę pracować z tym prostakiem? Czemu? Jak to czemu? No, bo ja mu łasica.